pokażę Wam, jak zrobić mango lody. Jak widzicie, są super zamrożone, bez maszyny do lodów. I tylko z trzema składnikami, czyli mamy mango, jogurt naturalny i miód. Są super zamrożone, to są lody tylko po godzinie w zamrażarce. Są przepyszne i do tego zdrowe. Także zaczynamy. Ok, żeby zrobić nasze lody, będzie potrzebny nam mango. I te mango musi być, jeżeli kupicie świeże mango, musicie je mango te zamrozić. Najlepiej polecam, żebyście zamrozili te mango samemu, dlatego że możecie kupić oczywiście gotowe mango, ale jeżeli kupicie takie właśnie zamrożone, już nie wiecie, jak słodkie będzie, czy te mango jest zamrożone, które było takie półdojrzałe albo bardzo dojrzałe. Oczywiście mango, które jest bardzo dojrzałe, jest słodkie. Najsłodsze. I właśnie takie najsłodsze mango chcemy wykorzystać na nasze lody. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc najlepiej kupić mango, upewnić, że jest naprawdę dojrzałe i wtedy dopiero je zamrozić samemu, na takie kwadraciki pokroić. I ja zrobiłam jeden błąd, że zamroziłam je w pojemniku szklanym, tak jak tutaj widzicie, i ciężko będzie je wyjąć. Polecam bardzo je zamrozić w plastikowych torebkach. W takich plastikowych torebkach albo, bo będzie łatwo je wyjąć, albo po prostu takich, co mają tutaj taki właśnie przyciskaną końcówkę, żeby szczelnie zamknąć. Obojętnie jakich plastikowych torebkach, ale musicie je zamrozić w plastikowych torebkach, nie w takim naczyniu jak ja. Będzie potrzebować jakieś 300 g mango zamrożonego i dopiero wyjmijcie sobie te mango, jak będziecie robić zaraz przed robieniem lodów, nie wcześniej. Żeby miało nadal takie zamrożoną konsystencję. Następną rzeczą, którą musicie wiedzieć, to jeżeli będziecie kroić wasze mango, musicie pokroić je na takie drobne kwadraciki, dlatego że później oczywiście nie używam żadnej maszyny do lodów, tylko używam zwykłego miksera. Jeżeli pokroicie te wasze mango na wielkie kawałki i będziecie, oczywiście zamrozicie je i będziecie chcieli je właśnie zrobić lody w takim zwykłym mikserze, nie w maszynie do lodów, to wasz mikser niestety nie będzie sobie dawał rady, żeby miksować takich wielkich kawałków i będzie się zapychał. Więc zdecydowanie musicie pokroić wasze mango przed zamrożeniem na kwadraty małe. Takie jak tutaj. Ok, mamy 300 g zamrożonych mango pokrojone w kosteczkę i muszą być bardzo dojrzałe. To jest nasz główny składnik. Ok, teraz będziemy potrzebować nasz drugi składnik, czyli jogurt naturalny. Najlepiej, żeby ten jogurt był pełen tłuszczu, czyli ten pełny. Ja tutaj mam dwa rodzaje, mam naturalny kokosowy i ten też jest kokosowy. Będę używać dzisiaj kokosowego jogurtu, ale polecam właśnie tego naturalnego greckiego jogurtu. Ten jogurt musi być taki kremowy i taki gęsty, to jest najważniejsze. A jakiego tego już jogurtu używiecie, zależy od Was. Możecie tak jak ja kokosowego, bo kokosowy bardzo z mango łączy się dobrze, taki kokosowy posmak i mango, także nie ma problemu, jeżeli chcecie użyć też kokosowego, jak nie, to naturalny, bezsmakowy, grecki jogurt będzie super na nasze lody. Będziecie potrzebować jakieś 123 ml waszego jogurtu naturalnego, greckiego. Tak jak mówię, bardzo musi być kremowy, pełen full fat. Jeżeli nie, możecie użyć kokosowego naturalnego jogurtu, tak jak ja dzisiaj użyłam, 123 ml. I to jest nasz drugi składnik. Okay, przechodzimy do następnego, ostatniego składnika, trzeciego, i to będzie coś do osłodzenia naturalnego, albo możecie użyć miodu, albo możecie użyć kanadyjskiego maple syropu. Od Was to zależy. Coś naturalnego, żeby te lody robimy dzisiaj bardziej na zdrowo. Także oczywiście będziemy go odmierzać i jeżeli go odmierzymy tutaj, to to, co mogę Wam polecić, to użyć kokosowej oliwy. To jest oliwa, to jest kokosowy, bardziej taki kokosowy właśnie masło kokosowe. Wysmarujemy to masło kokosowe tutaj i wtedy sobie odmierzymy nasz miód i ten miód będzie szybko nam odchodził. Nie będzie się przyklejał, będzie łatwo go sobie właśnie wylać do naszych składników i będziemy potrzebować jakieś 60 ml naturalnego miodu albo syropu klonowego. Ja używam kokosowego mleka, więc ten kokos tutaj z naszej oliwy, to jest oliwa niby, nie będzie
nie będzie go tak czuć, tak czy siak. Okej, okay, odmierzamy jakieś 60 ml klonowego syropu. Okej, okay, to są nasze trzy składniki, z których będziemy robić nasze lody dzisiaj. Jak widzicie, naturalne, wiecie co jecie i jakie te lody będą, z czego te lody. Ale oczywiście nie musicie, możecie przeciąć smak właśnie limonką, sokiem z limonki. Możecie dodać soku z limonką na koniec, żeby ten właśnie, zależy od waszego mango, zależy od waszego miodu, jaki używacie, czy klonowego syropu. Czy chcecie je bardziej dosłodzić, jeżeli robicie je dla dzieci, to możecie pominąć limonkę. Jeżeli robicie dla siebie i lubicie taki smak tajski, poleciłabym bardzo dodać soku z limonki. Okej, okay. Jedną rzecz, którą musicie wiedzieć, to zaczynam zawsze od jogurtu, nie od mango, bo jeżeli wrzucicie mango w wasz mikser, to zapcha się od razu automatycznie. Jeżeli wrzucimy trochę właśnie ten wasz jogurt pierwszy, to przynajmniej ten wasz mikser sobie będzie mógł poradzić. Zaczynamy od naszego jogurtu pierwszy, ale ja tutaj mam mikser z Kenwooda akurat, mam tylko dwie opcje. Zawsze musicie miksować wszystko na opcjach, te lody robić na opcjach, na najwyższych obrotach, więc zdecydowanie na najwyższych obrotach musicie to wszystko miksować, żeby się zblendowało. Jeżeli robicie lody, oczywiście nie użyjemy tutaj maszyny do lodów, więc musicie o tym pamiętać, że ten mikser musi sobie z tym wszystkim poradzić i zmiksować to wszystko dobrze. Więc zaczniemy na najwyższych obrotach, będziemy wszystko robić, miksować. Ja mam z Kenwooda tego miksera. Dobry jest, powiem wam, z Vitamix, ale jest bardzo, bardzo drogi. Jeżeli ogląda mnie Vitamix, to musi mnie zasponsorować, to zrobię następny filmik. Lody może z kokosa, ale na Vitamix mikserze. Jak ktoś ma Vitamix miksera, dajcie znać. Okej, okay, mamy jogurt już na spodzie. Teraz wrzucamy nasze mango i na końcu miód i odrobinę soku z limonki. Przez to, że nie mam dobrego miksera i nie wiem, jak on sobie poradzi po prostu, to wrzuciłam sobie jogurt i połowę naszego mango i po prostu wymiksuję to i dodam następne połowy mango. Resztę wygląda, niestety nie miksuję. Mój mikser niestety sobie nie radzi z tym, więc będę, na szczęście mam Nutribulleta i będę używać go. Tutaj mamy nasze mango, teraz dodajemy miodu, teraz limonki, bo potrzebujemy jak najwięcej wodnistego liquidu, żeby się to wszystko zmiksowało mi tutaj w Nutribullecie. Wyciśniemy sok. Okay, i w naszym Nutribullecie wymiksowaliśmy nasze lody w Nutribullecie i tak wyglądają. Bardzo ładna konsystencja. Cassie spróbuje, czy są dobre. I'm gonna try if it's nice, ok? Cassie? Cassie powie nam. Very good. O, mówi, że bardzo dobre. No. I tak one wyglądają. Mają super, super wygląd, super smak. I ta limonka jednak dobra jest, nawet zobaczcie, Cassie lubi. Okay. Teraz zamrażamy nasze lody na 1 godzinę i pokażę wam, jak już będą zamrażone. Następnym razem sobie zrobię podwójną porcję, żeby po prostu cały ten właśnie okay, czas na nasze lody. Wyglądają nasze lody po godzinie w zamrażarce i będziemy je teraz nakładać. Okej, okay, lody się bardzo ładnie wychodzą i tak wyglądają nasze gotowe lody. Jak widzicie, dwie gałki mam i zobaczcie, jaką ma konsystencję super prawdziwych lodów, a to są lody tylko po godzinie w zamrażarce.